czym Państwu się kojarzy sport w salonie? Sport? Spokojnie. Bo jest najbardziej popularny tutaj. A dlaczego to będzie? A dlaczego jest popularny? No bo zdobyli mistrzostwo w tym roku. Najlepsza drużyna w Polsce, niestety, mistrz polski. To jest hokej na pierwszym miejscu. Jakieś geny mamy, bo takie rodzinne, prawda, że ja chciałem grać zawsze w hokeja. Ja lubiłem łyżwy. Jak ubrałem łyżwy pierwszy raz na nogi, nikt mnie nie uczył jeździć na łyżwach. Ja umiałem jeździć. Mój syn gra teraz, trzecie pokolenie nasze. Syn też gra tutaj w juniorach młodszych. Takie geny po prostu. Drużynie, można powiedzieć, poświęciłem wszystko tutaj Sanockiej. I zdrowie. Kupę potu trzeba było wylać, żeby dojść do jakiegoś poziomu. Widowiskowy sport w Sanoku, jest zapotrzebowanie na jakiś sukces sportowy, jest tu piłka nożna, są inne dyscypliny, ale nie jest to w takim wymiarze jak hokej. Już mamy hokejowy zamek, Roman Guriczan, Andrzej Lałko, Guriczan i bramka! Fenomen to są przede wszystkim właśnie ludzie, którzy przychodzą tutaj, dopingują tych chłopaków żywiołowo, tutaj finały, czy Puchar Polski, czy o Mistrzostwo Polski, jak były mecze, to ta hala żyje, ten dach mały nie odpadnie. Gdzie jest krążek? Po stronie Sanoka? Czy jest jawka? Jest! 5-3! Ludzie grali w piłkę i była drużyna piłkarska. Po skończonym sezonie przychodziła zima, ubierali łyżwy i uprawiali następną dyscyplinę. W latach to było w 60. Wcześniej w 1997 roku zajęliśmy 4. miejsce, weszliśmy do playoffów. W 2000 roku, no przykre właśnie to zdarzenie było, bo pamiętam to, graliśmy wtedy do połowy sezonu, mieliśmy nawet 2. miejsce, później Kraków Funduszy. Ten hokej był nad przepaścią i był okres, że tylko kwestia podjęcia decyzji, czy likwidować klub i drużynę, była na włosku. We wcześniejszych latach, tu można powiedzieć o drugiej lidze, prawda? Jak to była druga liga, to grali rzeczywiście Sanoczanie. Ta drużyna opierała się na zawodnikach sanockich, bo po prostu nie było tych pieniędzy, żeby ściągnąć kogoś. Zawodnicy z Polski nie garnęli się do Sanoka, bo jest to takie miasto, można powiedzieć, na uboczu. No ale widząc, że coraz lepiej tu się dzieje w tym klubie, zaczęli się łamać i zaczęli wzmacniać ten zespół. Kibice, ludzie, którzy lubią hokej, chcieli mieć coraz lepszą drużynę, prawda? Więc są pieniądze inwestowane w tą drużynę, ściąga się zawodników praktycznie najlepszych w kraju, Polaków. Czuliśmy, że zaczyna się budować coś fajnego, coś nowego. No i z tym składem udało nam się trzymać tą ekstraklasę. Przyszedł okres, gdzie ta drużyna stawała się coraz mocniejsza. No nie udało nam się osiągnąć tego celu, żeby wejść do playoffów i zdobyć ten medal. Przegraliśmy rywalizację z Jastrzębiem w playoffach.
No i to było przykre, to było bolesne, no ale no słodę, jako niespodziankę sprawiliśmy, że zdobyliśmy ten Puchar Polski po raz pierwszy. I to jakby było taką iskrą, że jednak warto inwestować w ten zespół, w tę drużynę i w ten klub. W tamtym roku udało się osiągnąć w sumie w Polsce wszystko. Zdobyliśmy, obroniliśmy ten Puchar Polski. Chcieliśmy zdobyć ten medal, ale nie spodziewaliśmy się, że to będzie mistrzostwo. I można powiedzieć, do tego sezonu startujemy o obronę i Pucharu Polski, o obronę mistrza Polski. Ludzie lubią po prostu ten hokej tutaj. Kibice przychodzą. Wiadomo, że czasami się przegrywa mecze i są niezadowoleni i mówią o tym otwarcie. Bo trzeba też zrozumieć i zawodników, prawda, że jest tych meczy sporo w sezonie, ale wydaje mi się, że zawodnicy generalnie starają się i chcą wygrywać mecze. Pracują nogi, pracują ręce, głowa, wszystko to się dzieje w ułamku sekundy. Można się zmierzyć ciało w ciało. Twardy, męski sport. Jeszcze 10 sekund. 10 sekund. Pod. 5, 4, 5. Bo mamy swoich wychowanków też teraz tutaj w Sanoku, młodych zawodników, którzy gdzieś tam rokują, że będą dobrymi zawodnikami, prawda? I będą ciągli też tą drużynę. Ci, którzy chcą, to rzeczywiście idą w to, prawda? Ale to jest też tutaj kwestia taka, można powiedzieć, takiego hartu ducha, woli, prawda? Że ja chcę. Magia w tym sporcie, że ciągnie. Coś, no trudno to wytłumaczyć, ale jak ktoś się raz tym sportem zaraził, to już raczej nie może od niego odejść. Rodzicie się z grzybami na nowo? No, można to tak określić.